Zarząd Województwa Dolnośląskiego wraz z przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego przekazali apel do Biura Komisji Europejskiej we Wrocławiu w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska. A w zasadzie terytorialny plan sprawiedliwej transformacji dla byłego województwa wałbrzyskiego. To, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, dedykowane pieniądze specjalnie na transformację 5 powiatów byłego województwa wałbrzyskiego. I właśnie te pieniądze, 556 milionów euro, są w tej chwili niestety w zawieszeniu. Komisja Europejska ma wątpliwości co do działalności kopalni w Ścinawce Średniej i jej wpływu na środowisko. Kopalnia jednak otrzymała koncesję od ministra środowiska w 2018 roku. Koncesja dotyczyła surowca, węgla koksującego, który był wpisany na listę strategicznych surowców Unii Europejskiej. W związku z tym wydający koncesję nie miał zupełnie żadnych powodów, żeby przypuszczać, że takie komplikacje i takie potem tak zostanie wykorzystane. Dlatego samorządowcy jeszcze raz apelują. Pod tym apelem podpisało się kilkudziesięciu wójtów, burmistrzów, starostów południowej części województwa dolnośląskiego oraz oczywiście my, jako zarząd województwa na czele z panem marszałkiem Cezarym Przybylskim. Środków, które 2 lata temu zostały przyznane regionowi dolnośląskiemu, dzisiaj pod sam koniec negocjacji, kiedy w piątek mieliśmy wysłać i wysłaliśmy wynegocjowany wspólnie tekst programu Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Sztucznie tworzony jest problem związany z kopalnią Radków. To jest moja prywatna ocena. Jesteśmy po pandemii, jesteśmy w trakcie ogromnego kryzysu związanego z wojną na Ukrainie. Więc nie ma żadnych powodów, żeby tych środków i te środki blokować. Jeżeli te pieniądze zostaną zablokowane, to jest ogromna niesprawiedliwość dla tego obszaru, który ucierpiał i cierpi dalej. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.